Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, jest to oczywiście Crocs i generalnie zapytasz, czemu tak późno dzisiaj film. Nagrywam go dosłownie chwilę przed godziną 23. Wstałem o 22 dzisiaj. Nie pytaj, naprawdę nie pytaj, bo no po prostu nie mam słów. Nie mam słów na to, co się dzieje, że tak powiem, z moim tutaj snem. No to jest naprawdę, to jest coś, czego nie pojmę, stary. Mogę, może być chwilę, że tak powiem, normalnie. Kilka dni może być normalnie, wiesz. Kładę się w miarę takiej ok godzinie spać, żeby potem kłaść się spać o godzinie 10, więc... No, nie wytłumaczysz tego, skupmy się po prostu na bitewce na Hellcase, tak? Przypominam oczywiście o czym? O kalendarzu. Jak chcesz wziąć udział, sub z dzwonem oczywiście, łapa w górę pod filmem, napisz komentarzyk z numerem, jaki chcesz. No i oczywiście dołącz na Discorda, bo będę to sprawdzał. I użyj kod Crocs na Hellcase. Logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz sobie oczywiście promo code. No i wpisujesz tutaj kodzik Crocs przez 2x. Jak wpiszesz sobie ten kod, masz 10% więcej do każdej wpłaty. Jak jesteś nowym użytkownikiem, to kasa na start. No jak będziesz chciał sobie wpłacić, to klikasz tutaj refill i masz wszelakie metody płatności. Bliki, paysafe cardy, przelewy i wiele więcej. Krypto też. Ładnie, 139 dolców. Więc jak będziesz chciał sobie sianko na Hellcase'a wpłacić, no to z kodem Crocs oczywiście możesz sobie za każdym razem użyć i zyskać oczywiście 10% więcej. A mieć 10% więcej, a nie mieć, no to stary. No to lepiej chyba mieć, niż nie mieć, tak? To już tak powiem filozoficzne wypowiedziane przeze mnie zdanie, tak? Ojejku, jakie tam skiny na dole były, no ale 43 do 47, niestety. Ostatnia skrzynia, no tu się... Ooooooo! Ikarusik! No i w to mi graj, stary, no ja nie mogę. Ikarusik! 1000... wow! Co jest? 1200 dolców z tej batni? No naprawdę... Panie Hellcase! Panie Hellcase! A jak pan Hellcase daje, to Crocsy widzowi kosę też daje, tak? Możesz sobie dołączyć do konkursu, no bo zostały 4 dni ostatnie, tak? Możesz sobie dołączyć, zapraszam serdecznie do wygrania, taka piękna kosa, do tego dwa skinki. Link oczywiście masz w opisie. Wchodzisz w skinsforfree.pl, klikasz oczywiście konkursy i sobie dołączasz. 1700 dolków mamy. No, to jak oddała ta bitwa, to jest naprawdę, jestem w szoku. No ale jest jedna z moich ulubionych skrzyniach na promocji, czyli skrzynia Prince. To jest takie, mam takie love-hate relationship trochę z tą skrzynią, bo... No, czasem potrafi coś rzucić, tak? No ale czasem rzucić taki syf za 60 dolców. No ale to trzeba jakby, wiesz, to trzeba mieć świadomość tego, że nie zawsze może pójść po naszej myśli, tak? Otwieranie skrzyneczki. 45 dolców, no to no, póki co bardzo po mnie mojej myśli. Znaczy nie po mojej myśli. 4 razy 844 dolce. W ogóle... To jest Butterfly. Nie wiem czemu, ale myślałem, że to jest Nawaja na początku, bo... Ojejku, jakby... Ojejku! No jakby się do skeletona dokręciło, no ale mamy dwa noże, no ale co nam to zmienia tak naprawdę? No spróbujmy jeszcze raz. Myślałem, że to jest Nawaja, nie wiem, dziwnie wygląda ten Butterfly tutaj na tym podglądzie. Oj! Flip na Flore! Wygląda po Passimov. No tu może być potencjał na jakiś... Aha, okej, okay, jednak no potencjał. Do 3 razy sztuka, tak? Do 3 razy sztuka, 4 na raz... No poproszę teraz, poproszę te... Oj. No powiem tak. 260... Nie. No tu ewidentnie coś nie po mojej myśli, tak chyba poszło. Spróbujmy... No co ja mogę spróbować jeszcze otworzyć? No nie chcę teraz od razu instant tego wszystkiego przegrać. No ale skrzynia Diamond, stary. Robi wrażenie. Robi wrażenie, skiny też robią wrażenie. No jest złoty item, ale czy my na takiego złotego itema polujemy w tej skrzyni? No i będzie to warto więcej niż 200 dolarów, na pewno. No ja jeszcze raz sobie zakręcę, tak. Damy szansę Diamondowi. No i to jest właśnie, stary, to. To jak w życiu. Dajesz komuś drugą szansę i finalnie i tak dostajesz mele na mordę. No, czasem tak w życiu bywa, tak? No widzisz, no,
To jest, że tak powiem, na otwieraniu skrzyneczek można się nauczyć czegoś, tak? Chociaż czasami możecie zaskoczyć, tak? Tak jak zaskoczyła mnie ta batla z tym Ikarusem. No to tam faktycznie poczułem się jakby, wiesz... Jakbym, że tak powiem, znalazł miłość życia, tak? W jakimś totalnie randomowym miejscu. Jakby idziesz gdzieś, nie nastawiasz się na nic i nagle wychodzi z tego, wiesz, miłość na całe życie. Wiesz, o co chodzi? 22 dolce. No to ja się tak właśnie czułem, jak tego Ikarusa dropnąłem. I tą bitwę za 1200 dolarów wygrałem. No ale tutaj... Kurczę, gdzie to... Gdzie to, no nie po mojej myśli, 38 dolców zostało. Jest to naprawdę już końcóweczka naszego budżetu. Na skrzynkę min starczy, a jak na nią starczy, to po prostu wrzucę ją w battle, bo nie ma co, wiesz, może uda nam się akurat jakąś kosę trafić i wszystkich opierdzi, więc trzeba być dobrej myśli. Strzyja min, 4 osoby, no ja myślę, że mogę się z wami pożegnać już, że to będzie chyba ostatnia battle w tym filmie. Przypominam oczywiście o kalendarzu, weź sobie udział w konkursie, no bo kończy się za kilka dni. No ja się z wami żegnam, stary. I widzimy się już jutro.